baru. O właśnie, spróbujemy bankomat jeszcze raz. Może da radę. Ciągle nic? Ciągle nic. Mówił, że po terapii całej do baru będzie chciał iść. Pójdziemy tam do baru, jeszcze zobaczymy. A zatem... O, i kit, idziemy do baru. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co podać? Whisky z lodem. No już się robi. Nie przesadzasz trochę, leszczu? Dzięki. Na zdrowie. Jesteś tu nowy? W delegacji. Mieszkam niedaleko. W Skyline. Skąd przyjechałeś? Z Waszyngtonu. Fajne miejsce. I jak? Podoba ci się w Nowym Jorku? Ciężki dzień, co? Nalejesz mi jeszcze jednego? Jasne. A później dawaj kasę, dawaj. Słyszałeś o tej dziewczynie ze skrzyżowania? Młoda, półnaga dziewczyna z pistoletem w ręku. Nie słyszał, pedał jeden. Tak. Oj, tak, kolego. Te dzieciaki schodzą na psy. Wyrostki łażą po okolicy z gnatami i w ogóle. Gdzie nie spojrzysz, jakaś burda. Tak. Tak. Nie lubisz gadać o dziewczynach, co ci po? Jeszcze jednego. Jasne. To musiał być naprawdę przerąbany dzień. Można to tak nazwać. Miłych gości tu macie. Nie zwracaj uwagi na Rikera. Nawalił się i tyle. Nie trudno zauważyć. Pij do dna i wracaj do mamusi, cioto. Dokładnie. Gdzie nie spojrzeć, coś się dzieje. Jeszcze jednego. Randall, wyrzuć tego frajera. Dosyć tego, Riker. Pij swoje i uważaj, co mówisz. Na zdrowie. I jeszcze raz przepraszam za Rikera. Jest jeszcze myślami w Wietnamie. Nie ma sprawy. Chyba mam dosyć na dziś. Ile jestem winien? Ej, leszczu! Frajerze! Riker, zamknij gębę, albo wylądujesz na deszczu. Rozumiesz? Na koszt i cisza. Przeprosin, okej? Okay? Wielkie dzięki. Muszę lecieć. Przyjdę jeszcze kiedyś. O, chyba się troszkę nawoływałem. Dosyć prosto. Dobra, idziemy do domu spać, bo chyba to już jego pora. Spytamy się jeszcze tego raz, czy może nie ma... Panie Flynn? Tak? O, jest. Miał pan rację. W czym mogę panu pomóc? Ten bar faktycznie jest mocno średni. Miał pan problemy? Tak, ale jednak poszedłem. Drinki całkiem przyzwoite. Może w końcu uda mi się zasnąć. Życzę tego panu. Muszę iść. Do widzenia. Miłego dnia. Nie mogę po prostu tego dziecka, no nie mogę, no. Pies go chyba w jajkę ugryzł jednak. Dobra, idziemy spać, bo... O, jeszcze automatyczny odsłuchaj. Masz jedną wiadomość. David, przemyślałam wszystko. Nie chcę, żebyś wracał. Wniosłam pozew o rozwód. Nie dzwoń do mnie więcej. Mój adwokat wszystko załatwi. Przykro mi.
Trzeci raz to będzie miał chłopak koszmary. Lepiej niech pampersa założy. Wow! Zaczyna się robić ciekawie. Chyba muszę poinformować o tym pana Flina. Byłoby niestosowne, gdyby dowiedział się o wszystkim od obsługi. Idę spać, bo... Nie, nie mogę się jeszcze położyć. Pierw rozpierdziela wszystko teraz. To jest jełop. No pięknie. Zapomniałem płaszcza. Później rozpakuję rzeczy. Jakaś gazeta. Pucz wojskowy w Afryce. 300 tysięcy żołnierzy wysłanych na Bliski Wschód. Samobójczy zamach w Izraelu. Panika w centrum handlowym. Od 20 lat ciągle to samo. Szkoda mi już na to czasu. Jakieś drobne są. Nie mogę, w końcu mam jakąś kasę drobną. Malutka, ale jest, dobra. Muszę mam się wykąpać albo umyć, nie wiem. Nie. Muszę poinformować pierw tego. Panie Flynn? Tak? Nie mogę. Muszę iść. Do widzenia. Miłego dnia. To co, nie mogę spać, on sam mówi. Lepiej pojadę windą. Nie rozkminiam tego. Czy może muszę tu kogoś zadzwonić? Poszukam lepiej suchego miejsca, żeby zadzwonić. Tu jest w pokoju, ale już. Cisza. Nikt nie odbiera. Jest wkurzony, już widzę. Może nie będziemy go denerwować bardziej. Może uda się złapać trochę snu przez następne dni. Tylko niech już znikną te cholerne koszmary. Nie wiem, co mam zrobić już. Nie, nie mogę się jeszcze położyć. Teraz to jestem po prostu w szoku. Dzwonimy jeszcze do Terego. O Jezu, to zebrał. Pierwszy raz go w ogóle widzę, Murzyn. Ingram? Cześć, Terry. To znowu ja. Masz chwilę? Tak, jakby... Dobra, poświęć mi 5 minut. Nie miałeś do mnie zadzwonić? Przepraszam, ale nie dałem rady. Śpieszę się, właśnie jadę zobaczyć się z kim. No trudno. Jak ona się czuje? Rozmawiałeś z nią dzisiaj? Tak, ale krótko. Dzisiaj rano? Nie, w południe. Zjedliśmy obiad na mieście. Fajnie, dobry pomysł. Dobrze jej zrobi wyrwanie się z domu. Macie jakieś plany na wieczór? Jeszcze nie wiem. Może pójdziemy gdzieś na drinka. Mówiła ci coś, wiesz, o nas? Nie, niewiele. Powiedziała, że zamierza mnie zostawić? Nie, była jakby nieobecna. Z powodu tej rocznicy. Skąd pomysł, że zamierza cię opuścić? Dzwoniła. O rany. Terry? Tak? Pomożesz mi? Jasne. Ona musi się uspokoić.
Porozmawiasz z nią? Tak. Słuchaj, David, nie gniewaj się, ale naprawdę muszę uciekać. Odezwę się rano, dobra? Ale wcześniej rano, dobra? Potem lecę do biura i będę dostępny dopiero wieczorem. Dobra, więc do jutra. Do jutra.